No ale to jest tak samo, jakby pióra zmieniać. To chyba to lepiej, to cały dzień jest dużo pracy z tym. Dlatego chciałem wam powiedzieć taki ten przykład, żebyście sobie porównali, jak dobrze macie, że nie musicie w czasie lekcji pracować gdzieś daleko na zbiórce bawełny. Możecie siedzieć i się uczyć, śpiewać i się bawić. Wasze dzieciństwo jest dużo bardziej beztroskie niż dzieciństwo dzieci w niektórych krajach jest. Mogą się uczyć, ale nie zawsze. Ten kraj, o którym ja wam opowiadam teraz, jest 5000 km w linii prostej. Jeśli samolotem lecieć, to trzeba ponad 5 godzin lecieć. Ale takich samolotów z Polski nie ma. Trzeba najpierw pojechać na Ukrainę, tam się przysiąść do Rosji, tam się przysiąść. Ale gdyby ktoś chciał pieszo iść, to ja sobie policzyłem, że trzeba cały rok iść do Uzbekistanu z Polski, bo 30 km w dzień, tak jak się na pierwszym celu. Cały rok trzeba iść. No myśmy z Ali najpierw lecieli 6 godzin do Kijowa, jednym autobusem 6 godzin, potem drugim autobusem 6 godzin, trochę na granicy Poznania, dopiero wtedy byliśmy już w Polsce. To jest jedna z takich cech charakterystycznych, że misjonarz to jest ktoś taki, który mierzy daleko od swojej ojczyzny, daleko od swoich krewnych. I dlatego, że misjonarze przeważnie nie mają rodzin, chociaż też są świetni misjonarze, my się tak przyzwyczajamy do swoich krewnych, jakby to była nasza rodzina. I dlatego ten chłopiec, który ze mną przyjął, już jest jakby mój krewny. I my się tak dobrze znamy, jakby to było członek mojej rodziny. Takich dzieci jak Ani, które przyjechały uczyć się w Polsce, już jest prawie 30. I jeszcze jest około 50 studentów. Ten przyjechał do Polski, to już jest godzinę. Ani na trzeci dzień powiedział, że tak się cieszy, że jest w Polsce, że jest gotów mi pomóc zbudować. Zbudujesz? Jak wypadnie śnieg, wszyscy razem zrobimy pomnik dla Józefa. No, a na razie nie masz tego robić. No więc co jeszcze o Uzbekistanie? Uzbekistan to jest taki kraj, który jest ważny dla Polski. Bo jak Polacy w 1939 roku, w czasie wojny, stracili niepodległość, część Polski Rosjanie zabrali, część Polski zabrali Niemcy, to bardzo wielu patriotów trafiło do Syberii. I ten Polakom z Syberii udało się przemieścić do Uzbekistanu i tam stworzyli polską armię. W tej armii było 300 tysięcy żołnierzy, 80 księży. Byli bardzo pobożni ludzie, bardzo patriotyczni. W 1942 roku im pozwolono wyjść z Uzbekistanu, do Teheranu, do Ziemi Świętej. I to właśnie ci żołnierze walczyli pod Monte Kasyno. Kto wie, co było pod Monte Kasyno? Jakie kwiatki rosły? Maki rosły. Więc te czerwone maki z Monte Kasyno, chociaż są rosną we Włoszech, to mają coś wspólnego z Uzbekistanem. Po kościoła w Uzbekistanie stoi duży pomnik, na nim jest napisane, że polski naród jest bardzo wdzięczny uzbeckiemu narodowi za to, że mogliśmy tam stworzyć swoją armię, która walczyła z Niemcami we Włoszech. A kto z was słyszał takie imię Anna Berman? Wszyscy. Film oglądaliście? Jeszcze się urodziło kilku uczonych, o których wy będziecie się zapoznawać na lekcjach historii, nie tylko. Na przykład największy lekarz średniowiecza nazywał się Avicenna. Avicenna też się urodził w Uzbekistanie. Ale był też taki uczony, który wymyślił algebrę. Uczycie się algebry? Kto się uczy algebry? Jest gimnazjum algebraczne? Nie ma jeszcze. Jest? Na pewno jest. No więc zwróćcie na to uwagę, że algebra to jest arabskie słowo, dlatego że uczony, który wymyślił ten przedmiot, był uczonym kultury arabskiej, ale pochodził z Uzbekistanu, nazwał się Al-Khorezmi. On też wymyślił cyfry arabskie. Także Uzbekistan jest takim dalekim, zapomnianym krajem, w którym jest dosyć
dużo ciekawych rzeczy. Na przykład jest pustynia, która nazywa się Pyrzyn-Pum. Pum to znaczy piasek, Pyrzyn znaczy czerwono. I to są setki kilometrów, które otaczają całe województwo. No, wielkości jak pół Polski, ta pustynia jest. I na tej pustyni jest morze, które wyschło. Nazywa się Aralskie. Już go prawie nie ma. Taka też dziwna historia. Ale w Uzbekistanie też są Himalaje. Słyszeliście o Himalajach? Himalaje zaczynają się w Uzbekistanie, a kończą się gdzie? W Indiach i w Tybecie. O, właśnie, już troszkę sobie przybliżyliśmy, co to jest za kraj. Ten kawałek gór, który jest w Uzbekistanie, nazywa się Pamir i Tienszan. Tienszan to jest chińskie słowo, które oznacza góra sięgająca do nieba, niebieska granica. Ja czasami opowiadam, że ja przyjechałem z kraju, gdzie są niebiańskie góry. Już tam ktoś zaczyna szumieć? Nie? Śpiewamy, czy już nie śpiewamy? A co chcecie coś? Pani się chodzi. Chcecie zaśpiewać? Ja mam tutaj ściągawkę. To będzie piosenka z Uzbekistanu. Tylko to będzie piosenka, którą ja już przetłumaczyłem na polski. Żeby ją zaśpiewać, trzeba stać. Dawajcie. Cheers.